Rokrocznie w ostatnim okresie szpital zgłasza potencjalnych kilkunastu co najmniej dawców narządów. Każdy taki potencjalny dawca może uratować ileś istnień ludzkich. To jest kilka co najmniej osób, które czekają na potrzebne narządy. Dlatego taka świadomość społeczna, która będzie wzmacniana, ona też wydatnie przyczyni się do tego, że tych potencjalnych dawców organów będzie po prostu więcej. To już czwarty rok z rzędu, blisko 3,5 miliona złotych uzyskaliśmy wsparcia ze strony Ministerstwa Zdrowia. Wsparcia, które jest przekazywane na zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania naszego oddziału intensywnej terapii, ale też sprzętu niezbędnego do prowadzenia terapii. To jest związane z działaniem naszego zespołu medycznego oddziału intensywnej terapii, tutaj pod przewodnictwem pana doktora Gawdy, który dba o to, żeby funkcjonować w programie transplantologicznym. W tym roku szpital otrzymał dotację w wysokości blisko 900 tysięcy złotych. Naszym zamiarem będzie doposażyć oddział anestezjologii intensywnej terapii w najwyższej jakości sprzęt medyczny służący do ratowania naszych pacjentów, jak również będzie to sprzęt przeznaczony do opieki nad potencjalnymi dawcami narządów. W planie jest zakup urządzenia do kalorymetrii pośredniej, urządzenie do przeprowadzania tomografii intonacyjnej płuc, kilka wideolaryngoskopów dedykowany do udrażniania trudnych dróg oddechowych, zestaw składający się z endoskopów oraz wideolaryngoskopu, jak również dwa urządzenia do wysokoprzepływowej terapii tlenem, które mają możliwość pracy na zasilaniu akumulatorowym. Taki jest plan na ten rok. Ten sprzęt, który jest pozyskiwany, da się w sposób wymierny wykazać, że on służy tylko i wyłącznie potencjalnym dawcom. On służy wszystkim pacjentom, którzy są leczeni w oddziale anestezjologii intensywnej terapii. Jest to rodzaj pewnej takiej gratyfikacji, który jest wynikiem ogromnego wysiłku całego zespołu, który jest zaangażowany w prowadzenie potencjalnych dawców narządów. Opieka nad potencjalnym dawcą narządów jest procesem niezwykle złożonym. To jest pacjent z wieloma problemami zdrowotnymi i jest takim typowym pacjentem intensywnej terapii, więc również różne procedury, które są związane z procesem leczenia w oddziale intensywnej terapii, u takiego pacjenta są wykonywane. Sama transplantologia, transplantacja to jest trudny dar ratujący życie. Dar jest trudny, bo umiera ktoś. Jest to tragedia dla osób bliskich, dla przyjaciół, dla rodziny, a z drugiej strony pojawia się nadzieja na uratowanie komuś życia i zdrowia. W pismach starożytnych Horacjo mówił non omnis moriar. Prawie to się dotyczyło tej części bardziej duchowej, niemniej jednak całkowicie się to odnosi do również transplantacji narządów. Bliższych nam czasów święty Jan Paweł II wspominał o tym, że to jest największy dar, jaki możemy uczynić dla osoby bliskiej. Dar, który przekracza granice śmierci. Miłość, która przekracza granice śmierci, jest największym darem. Chciałbym namówić Państwa, rodziny, abyście byli otwarci na to, że jeśli stanie się tragedia i będzie możliwość transplantacji dawcy narządów, może to uratować komuś życie, to w tym trudnym okresie możecie liczyć na nasze wsparcie i pomoc, niemniej jednak pamiętajcie o tym, że narządy mogą uratować komuś życie. To jest niezwykle ważne dla nas wszystkich.